Okej. Tak jak wspomniałam na Instagramie, podpatrzyłam u innych osób, które robią i na YouTubie, i na Instagramie, rysują mandale. Najpierw rysują główny okrąg, koło i wyznaczają ołówkiem dużo mniejszych kół w różnych odległościach. Niektórzy wyznaczają bardzo małe, bardzo dużo małych kółek blisko siebie. Niektórzy, tak jak ja tutaj, niezależnie, jeśli dobrze się przyjrzycie, to te odległości jednej krawędzi kółka od następnej krawędzi nie jest równa. Jakoś nie przykuwałam do tego w ogóle uwagi. I potem dzieli się całą mandalę na jakie to nazwałam, kawałki ciasta, czyli na promienie. Ilość tych promieni wydaje mi się, że zależy od tego, jak bardzo dokładne wzory chcemy narysować i jak duża też jest mandala. Im większa mandala, tym na pewno więcej. I co to daje? To daje taką świetną siatkę, po której łatwiej się porusza i można wiele rzeczy tworzyć, ponieważ te małe powierzchnie, te kwadraty, które się tworzą, dają świetne pole do popisu i można tworzyć kółka, linie, różnego rodzaju zakrętasy, które powtórzone w każdym kolejnym są bardzo, bardzo podobne, prawie że skopiowane, ale nie są skopiowane, ponieważ jest też technika kopiowania, narysowanie jednej części, właśnie jednego takiego wybranego kawałka ciasta i potem narysowania go, przerysowania na kalce i przerysowywania kawałek po kawałku aż do utworzenia całej mandali. Jak dla mnie jest to bardzo... jest to szybki sposób, jeśli nie wiem, ktoś już tworzy i chciałby po prostu szybko ukończyć swoje dzieło, ale jak dla mnie to odbiera część przyjemności tworzenia. I co teraz robię? W międzyczasie narysowałam dwa punkty. Jakoś bez... przypadkowo je sobie wybrałam. Nie myślałam za dużo. Większość z nich, jak widzicie, jest na połączeniu się kół z promieniami, ale też wybrałam sobie tutaj taki jeden pośrodku, także wybrałam sobie w tym miejscu i w tym miejscu. I teraz co się dzieje? Jeśli mamy taki szkielet zarysowany kropeczkami, powiedzmy, tworzy się mała rama, jeśli widzicie, możecie połączyć to kreskami, łukami, zrobić z tego kółka. Ja wymyśliłam sobie taki wzór i zaczynam od tego. Łączę ten punkt małym łukiem z kolejnym łukiem tutaj, po drugiej stronie, podobnym, a później ten punkt pomiędzy łączę z tym samym punktem, na dół powstaje taki daszek, górna część strzałki i do tego dorysowuję sobie tutaj taką łezkę, na dole małe koło i podstawa jest takie duże koło i teraz to wszystko obrasowuję takim kształtem i moją bazą są te punkty i tak naprawdę każdy z Was byłby w stanie te punkty połączyć na swój sposób. Można jeszcze tu te punkty, powiedzmy, jakoś wybrać, narysować małą łezkę tutaj, albo kółko tutaj i tutaj. Jeśli widzicie, te punkty i te linie, które są takim szkieletem, powodują, że łatwiej jest uzyskać bardzo podobne, równe kształty, tak jak już powiedziałam na początku. W momencie, jak będę to wszystko obrysowywać mazakiem, będzie to wyglądało jeszcze ładniej, jeszcze bardziej precyzyjnie. A jak wymarzę ołówek i pokoloruję wybranymi kolorami, no to uważam, że będzie bardzo ciekawy i interesujący i ładny efekt artystyczny. A teraz już bez opisywania, popatrzcie, jak robię to kolejny wzór.
Okej, tak tutaj sobie łączę. Nie są one idealne, ale chyba na tym też polega piękno, bo zauważyłam, że na Instagramie jest wielu ludzi tworzy, powiedzmy rysuje w cudzysłowie, mandale na, używając, na komputerze, używając programów i aplikacji. Mnie to nie pociąga. Nie pociąga takie właśnie typowe kryzmulenie, tworzenie. Nie jestem, o, widzicie, pomyliłam się. Nie jestem wcale ograniczona programem. Po prostu tworzę to, co mi przyjdzie do głowy i jest świetna zabawa. Człowiek się relaksuje, odrywa się całkowicie od wszystkich innych rzeczy, zapomina. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się to przyda i czekam na Wasze komentarze, a także zapraszam na Instagram, na Mandele Creamy, na mój profil na Facebooku Mandele Creamy. I zachęcam Was, wrzucajcie swoje mandale, wrzucajcie swoje pomysły, dzielcie się technikami, bo ja się uczę, jestem całkowicie początkującą, chociaż już zaświrowałam na tym punkcie i nawet w pracy rysuję w wolnej chwili, rozmawiając z klientami przez telefon, coś tam na kartce zawsze piszę. Szukam inspiracji różnego typu, przeglądam rysunki i fotografie innych osób, które to robią, także mam nadzieję, że się podzielicie swoimi dziełami. Pozdrawiam serdecznie. Pa!